Zbigniew Mackiewicz, sekretarz Urzędu Gminy w Suwałkach. Dzień dobry, witam panie sekretarzu. Dzień dobry panu, witam serdecznie. No zdecydowanie dobra wiadomość. Już wczoraj w Radiu 5 mogliśmy usłyszeć, że Urząd Gminy w Suwałkach no, może być takim przykładem, wzorem dla podobnych urzędów, w naszym regionie, ponieważ na początku tego tygodnia suwalscy urzędnicy, jako pierwsi w regionie wśród gmin wiejskich, odebrali certyfikat ISO 9001. Krótko mówiąc, to takie potwierdzenie, kropka na dni, że sprawy petentów Urzędu Gminy w Suwałkach załatwiane są profesjonalnie, szybko, a wasza praca, praca urzędników jest odpowiednio zorganizowana. Tak, to prawda. Tutaj rzeczywiście w wczorajszych wiadomościach to, to ładnie już miało, że gmina może być przykładem, a chociaż sądzę i tak jest, że inne gminy również dobrze wykonują swoje zadania. My tylko mamy w tej chwili obecnej właśnie ten certyfikat ISO, który, jak pan redaktor bardzo ładnie ujął, potwierdza tą pracę na wysokim, na dobrym poziomie. Inne gminy w naszym regionie z tego, co mi wiadomo, również się starają o certyfikat ISO. Przyznanie tego certyfikatu i odebranie dwa dni temu to było uwieńczenie pracy można powiedzieć całorocznej, pracy też urzędników, bo nie ukrywam, że tutaj pracy było, trzeba było po prostu wszelkie czynności, jakie urząd wykonuje, trzeba było po prostu to opisać, przenieść na papier, określić do tego procedury. Procedury Czyli nic innego jak po prostu realizację działań, czyli określenie kto, co ma robić, w jaki sposób ma robić, w jakich terminach, po prostu to wszystko, co robimy, ujęcie i opisanie szczegółowo w słowa.